Kilka słów. No Marek Piotrowski przede wszystkim jest osobą, która sami widzieliście, co się stało, jak tu przyszedł, tak? Wy czekaliście na niego. Porusza serca, pokazuje swoją historią, że można pomimo tego, co go dotknęło. I jest ciągle wspaniałym człowiekiem, dobrym, uśmiechniętym. Wiesz, ja tak zawsze, jak go widzę, odkąd go poznałem, to banan z buzi nie schodzi, bo co go widzę uśmiechnięty, mi to daje takie po prostu, że takie zapewnienie, że wszystko jest po coś w życiu, rozumiesz? Cokolwiek nam się stanie, czy dobrego, czy złego, to jest po coś. I dzięki, kiedy zawsze miałem jakieś smutniejsze chwile, włączałem sobie film Punisher i mówię, i cieszę się, że w całej młodzieży, co będzie tu przychodzić i trenować, żeby wchodząc na salę bokserską, przeczytali sobie to, co właśnie powiedział on, i żeby zobaczyli, jak to wszystko w życiu nie przychodzi ci za darmo. To wszystko musisz ciężko wypracować, ciężko. Przede wszystkim powiedziałem, że Marek jest wielką motywacją dla mnie, jako dla sportowca, bo tak jak mówisz, w życiu czasem coś się dzieje po coś i tak naprawdę dzięki właśnie niemu, ja też wam powiem, też się zastanawiałem, czemu spotkałem się z Markiem na swojej drodze, czemu tak akurat, ja to zawsze mówię, Bóg chciał, naprawdę. Już teraz wiem, miałem chwile słabe, miałem chwile kryzysowe, teraz zmieniło się zupełnie moje spojrzenie na świat, na... Marek Piotrowski, karateka. Tak jak większość z tych ludzi, którzy zaczynali kickboxing, karate kyokushin, czyli karate kontaktowe. Kickboxingiem zajął się w 1987 roku, na początku. A już w październiku były Mistrzostwa Świata, które odbywały się w Monachium. No i Marek poleciał do tego Monachium. Byłem przy nim cały czas, przy każdej walce, wygrał wszystko przed czasem. Zdobył złoty medal, został najlepszym zawodnikiem imprezy. Później razem wracaliśmy samolotem. Było międzylądowanie w Budapeszcie, tam się zatrzymaliśmy na noc. Pamiętam, w tym samolocie zrobiłem z nim rozmowę. I powiedział, że dajcie mi rok, dwa, $50 do kieszeni, polecę do stanowiska, pieniądze wszystkim tyłek. No i tak się stało. Dwa lata później, w 1989 roku, Marek Piotrowski został zawodowym mistrzem świata w kickboxingu, wygrywając z Donem Koshiro Wilsonem. Marek był tytanem pracy, a przy tym miał charakter zwycięzcy. On w ogóle nie uznawał półśrodków. Dla niego najważniejszą rzeczą było wygrać. No i dlatego wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Marek był tytanem pracy. Świata w kickboxingu, wygrywając z Donem Koshiro Wilsonem. Marek był tytanem pracy, a przy tym miał charakter zwycięzcy. On w ogóle nie uznawał półśrodków. Dla niego najważniejszą rzeczą było wygrać. Nieprawdopodobna walka, którą zatytułowałem w swojej korespondencji 7 rund umierania. Marek nie pozwolił się poddać ani swojemu trenerowi amerykańskiemu, ani sędziemu ringowemu. Dopiero w pewnym momencie, kiedy już po raz kolejny padł na deski po ciosie Roba Kamana, wówczas Martensen, bo też tak się nazywał wtedy ten sędzia, przerwał pojedynek, mówiąc do Marka, klęcząc przy nim, przepraszam. Dla Marka nie było wybierania sobie rywali. Po prostu, jeżeli ktoś był teoretycznie lepszy od niego, jeżeli ktoś miał wyższą pozycję, to Marek chciał się z nim bić i chciał go pokonać. To było dla niego najważniejsze. Marek nie liczył wtedy pieniędzy, nie zastanawiał się, jakie będą skutki każdej walki. On chciał wygrywać. Tą całą karierę Marka oczywiście należy podzielić na ten okres krótki polski. Co? Marek to jakby chciał zostać mistrzem świata w szachach, to może by mistrzem nie został, ale na pewno w czołówce by był, bo on miał taki charakter. Bo sport to jest charakter przede wszystkim, to jest głowa. Można wytrenować ciało, można oczywiście mieć różną skalę talentu,
Można być pracowitym albo leniem. I to są części składowe, jakie tworzą, budują wielkie postacie wspaniałych sportowców. Ale bez charakteru zwycięzcy nic się nie osiągnie. Będzie się przeciętniakiem. Człowiek musi coś stracić, żeby mógł zyskać, jak pan to mógł rozwinąć. Nie jest chęcią, że musi stracić, ale po prostu wydaje mi się, że każda próba zrobienia czegoś dokonania jest niezbędna ku temu położeniu pewnego wysiłku i trudu i w pracy. I to jest właśnie ten trud, który niejako przynosi przeróżne efekty i doświadczenia. I niestety, ale poczuć się trudzi, to często boli. Jak boli, to jest właśnie to symboliczne doświadczenie tego cierpienia. I jak ktoś powiedział, że za drzwiami piekła jest brama do nieba. Znaczy jest to, że musi doświadczyć kiedy ciężkie rzeczy po to, żeby móc coś dokonać. No, wiesz, że tak jest, bo rzeczy łatwe są mało warte. Rzeczy trudne są wartościowe i mają swoją cenę, to niestety na pewno wiele. Bo wiele człowiek jest w stanie unieść i zmienić pod warunkiem, że jest właściwie nastawiony. Wydaje mi się, że ten Rufus powiedział, że człowiek podchodzi do czegoś bez wiary w dokonanie, to na pewno mu się to nie uda. Trzeba mieć wiarę i chęci i wszelkie wysiłki poświęcić. Jego miał w sobie, co pozwoliło osiągnąć panu tak oszałamiający sukces, a czego zabrakło być może innym, według pana? Miłość, pasję, oddanie, determinację, wolę i chęć, pewne to. Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga. I pracuj tak, aby wszystko zależało od ciebie. Przeciwnika w ringu, jakby nie było tej osoby, z którą mogę się zmierzyć, to ja nigdy bym nie sprawdził tego, tą drogą, którą sobie wybrałem, jaki naprawdę jestem. Dlatego ja każdego z nich szanowałem i mój szacunek wyrażał się w tym, że dawałem w ringu to, mam najlepszego. Chciałem być oszczędzany przez nikogo, nigdy ja nikogo nie oszczędzałem. Nigdy nie poddawaj się, nigdy nie rezygnuj wbrew temu, co dzieje się wokół ciebie. Musisz zawsze iść drogą, którą wybrałeś i zawsze wierzyć, że kiedyś i dla ciebie zaświeci słońce. Podpisał Marek Piotrowski. Bóg krzyżuje ludzkie drogi. Czy planujesz tak, a Bóg mówi tak. I to jest ten krzyż, bo ci nie pozwala. Bo jest ten moment, w którym cierpisz, bo chcesz tak, a ktoś mówi nie, stop. Pomyśl, może to nie to. Nie pamiętam dokładnie, co mówił, ale wiem, że chciał walczyć tak jakby. Mówi, że on chce jeszcze, że on będzie walczył. On nie zdawał sobie z tego sprawy, że już jest po, że już jest po wszystkim. Pamiętam, pierwsze moje pytanie było, przegrałem? A ktoś powiedział mi, mój wczesny menadżer powiedział, tam, ale przegrałeś. Mówi, dziś przegrałeś, ale jest jeszcze jutro. Po porażce strasznie ciężko jest się podnieść. Psychicznie, szczególnie psychicznie. Jesteś, masz uraz. Są momenty, kiedy boisz się, że to może stać się drugi raz. Ja po prostu wiesz, ja wierzę w drogę krzyża. Że musisz coś poświęcić, żeby czegoś móc dokonać, doświadczyć. Zawodnik wychodzi do ringu, tak jest moje podejście. Wychodzi po to, żeby walczyć. Walczy dotąd, dopóki może. A skoro wytrzymałem, znaczy, że mogłem. Porażki dają ci możliwość obejrzenia pewnej
Wiesz, to księżyca z jesiennej strony, wiesz, a kiedy go wygrywasz, światło pada na jedną powierzchnię. Zawodnik występujący szczególnie w sportach walki, w sztukach walki, powinien mieć taką dumę, która nie pozwala ci na to, żeby się poddać. Wiem, że to jest czasami wbrew logice, że to jest absurdalne i szalone, ale nikt nie powiedział, że fighterzy nie są szaleni. He's a legend around the boxing gyms. Everybody talks about him, how he was such a competitive, such a hard worker, and the will to keep competing, to train. He was one of the I've never met a person to this day. And I remember Phil Scott, I remember like it was yesterday, Phil Scott hit him with an uppercut, broke his nose, and the next day he was back in the gym, wanted more work. I said, Mark, go home. No. He insisted that he spar. And I've never had anybody with that determination. Skierowane do mnie. Powiedział o tym, że miał kolegę, który schorował na trapezie. I powiedział, że odpowiedzialność spoczywa nie w tym, który skacze, to ten, który łapie. Pamiętam, później rozmawiałem z tym księdzem, mówiłem, Boże, ja lecę w dół i czuję, że się rozbiję. A on powiedział mi wtedy, on cię złapie. Zobaczysz, że on cię złapie.